Rozmowy o apologetyce. Dzień dobry, ja nazywam się Mogorza Tamadę i witam w kolejnym odcinku Rozmów o apologetyce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wolności razem z moim gościem, ojcem Jackiem Gniatkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojciec Jacek jest werbistą, doktorem teologii moralnej, misjonarzem i afrykanistą, a obecnie pełni funkcję dy dyrektora werbistowskiego Centrum Migranta Fusenfu. Dzięki za rozmowę, za to, że się zgodziłeś spotkać i porozmawiać. I myślę, że niektórzy mogą pomyśleć, że ksiądz to jest ostatnia osoba, z jaką trzeba rozmawiać o wolności, bo ten kościół nie kojarzy nam się z wolnością. I mało tego. Napisałeś kiedyś artykuł, w którym zacytuję fragment, który, który tam był. Misjonarz zakonnik swoje powołanie realizuje we wspólnocie. Ślub posłuszeństwa zakłada wsłuchiwanie się we wspólnotę ostateczne, poddanie się woli przełożonego. I sam zadałeś pytanie, gdzie tu jest miejsce na wolność? Jakbyś teraz odpowiedział na to pytanie. Przecież to jest początek artykułu, odpowiedź była w artykule. Więc teraz odpowiem: tak, zdecydowanie. Jest miejsce na wolność, ponieważ nawet już w tym zdaniu widzimy, że jest to wsłuchiwanie się we wspólnotę. Mój wybór tej wspólnoty jest moim wolnym wyborem i poprzez wspólnotę, i przełożonego, który jest tylko czasowo przełożonym, ponieważ później staje się znowu członkiem wspólnoty, jest wybierany po to, żeby również pomagał nam odnajdować, e, e, wsłuchiwać się w głosy. Świata i Boga, i, i e, odpowiadać na, ten, na to wezwanie, na te wezwania, które nam stawia świat razem. Więc to jest mój wybór. Wybór, ponieważ e, kiedyś odkryłem, że w ten sposób mogę realizować skutecznie i e, swoje powołanie, jak również e, no jest to zaproszenie od Boga, które odczytałem. I dokonałem wolnego wyboru kiedyś. No dobrze, no ale to nie jest tak, że dokonujemy takiego wolnego wyboru. No ty dokonałeś wyboru jako ksiądz, zakonnik, tak? Ja na przykład dokonałam wyboru jako żona, i czy my nie oddajemy teraz tej swojej wolności, już nie mamy tej wolności. A żeśmy czy... podjęli decyzję, no, że już nie, nie mamy wolności nie, robienia nie, nie ma nigdy absolutnej wolności w tym świecie. Jesteśmy ograniczeni przez prawa e, na przykład e, przyrody, fizyki, e, a również w świecie e, nie żyjemy sami, nie, nie żyjemy na samotnej wyspie. E, żyjemy w świecie, to że są inni ludzie i więc e, granica, moi, e, moja, moja, granica mojej wolności się kończy tam, gdzie z, z, z zaczyna wolność drugiego człowieka. Więc e, absolutnej wolności nigdy e, nie będzie. No. Odważny. No tak, no nie, no jest, nie, nie będzie w tym sensie, bo możemy sobie powiemy, powiemy sobie dalej w tym sensie, że no, absolutnej wolności w tym, sensie, w tym sensie, że mogę zrobić wszystko, co mi się podoba. Nawet gdybym e, zakładam, że powiedzmy nie ma absolutu, nie ma Boga, nie ma żadnych praw, to i tak spotykam ten opór, który wynika właśnie z praw przyrody, fizyki i innych ludzi, których spotykam po drodze. Po drodze to, że no, będą bronić swojej przestrzeni wolności. No dobrze, ale to właściwie podałaś definicję, czym jest wolność, tak, że to ona... Czyli wolność jest, wolność, bym powiedział, to jest to um, możliwość wyboru celów i dążenia do tego, do wybranego celu przy pomocy środków, które są mi dostępne. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że mówisz o tym celu, prawda, bo jak nie ma celu, to właściwie też cel jakby determinuje jakie, jakie zasady, tak? z jakimi zas jakich zasadach się poruszamy, czy nie? Czy tak, no bo trzeba sobie założyć takie powiedzmy, fu jakiś fundament antropologiczny. No, każdy człowiek działa i działa celowo. Więc, hmm. nawet wtedy, kiedy człowiek zakłada sobie, że działa niecelowo, to, jest to ten właśnie motyw będzie i, i będzie działał, nie, i, i tak będzie działał, to będzie działał celowo. Więc nie ma możliwości, żeby człowiek nie działał celowo. Więc każde działanie jest celowe. Teraz zależy od tego. I oczywiście, cel determinuje środki, które dobieram, i również cała no powiedzmy, byśmy, to, to człowiek w działaniu. Człowiek tylko w działaniu, właśnie kiedy działa, wybiera cel i dobiera środki. Jeżeli człowiek nie działa, odpoczywa, to właściwie też może odłożyć na półkę książkę z teologią moralną czy etyką, ponieważ ona jest niepotrzebna. Ona jest tylko potrzebna człowiekowi w działaniu. No właśnie. No to ten kod etyczny, moralny, który podpowiada mi, pokazuje mi, w, jak, w, jak, w jaki sposób mam działać. No właśnie, bo często są takie zarzuty wobec kościoła, że, że no tylko że tych zasad jest tak strasznie dużo i właściwie że Bóg jest tyranem, który tylko chciałby tutaj nas ograniczać, prawda? A jednak to jest po coś, prawda? Coś, zawsze są to jest po coś, zasady. zawsze jest po coś, więc jak mówię, człowiek zawsze działa celowo, więc... Ale nawet, to Pan Bóg nawet, działa celowo, znaczy też no daje też, nam no, te znaczy zasady, pisze, że żebyśmy, żebyśmy coś osiągnęli. Bóg nie? ma pewien cel, my, my mówimy, że mamy cel, ponieważ jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, więc w ten sposób to wygląda, więc no nie można... Mm, to jest tak, że teraz oczywiście problem na, na tym polega, że... Mm, znaczy to, na czym ten problem polegał? Właśnie teraz na wyborze tego celu, celu którym mhm. jest to zupełnie był wolny, bym powiedział. Natomiast oczywiście tutaj ja uży wolę używać właśnie tego języka, takiego języka praksologicznego, czyli mówienie o środkach, o celach, ponieważ ten język pozwala mi Poruszać się w dwóch tych takich przestrzeniach swobodnie, to znaczy w przestrzeni ekonomicznej i teologicznej, ponieważ i w teologii mamy przecież ekonomię zbawienia, więc Aha. sakramenty są narzędziami, Bóg jest celem, ale niekoniecznie teraz w świecie wszyscy będą wybierali jako cel Boga, do którego będą dążyć, czy prawdę. Te cele mogą być przeróżne. Człowiek się może, cała tragedia człowieka polega na tym, że może Myśleć, że sam siebie transcenduje, że poszukuje prawdy, że tą prawdę odnajduje, a de facto może się zdarzyć, że to on rzeczywiście sam tą prawdę sobie tworzy, mhm. ją kreuje, do niej dąży i zamyka się we swoim własnym świecie, nie widząc tej prawdy, która jest. Tą, która jest tą pewną obiektywną i nie odnajduje Boga, bo się gubi we własnej immanencji, bo nie może sam się przekroczyć. Ale ten mechanizm jest, ten mechanizm wyboru celu i dobijania środków, jest ten sam. Bez względu na to, czy ja w Boga wierzę, czy w Boga nie wierzę, będę zawsze działał je, je, mm, Działa w ten sposób, no bo człowiek w ten sposób jest stworzony nie potrafi w ogóle w inny sposób myśleć. Te kategorie myślowe są wspólne dla każdego człowieka dla agnostyka, dla ateisty, dla człowieka wierzącego. To, co staje się moim celem, to zależy od to jest bardzo osobisty wybór. Właściwie można było powiedzieć: Zastąpić słowo cel szczęściem. Każdy, no tak. każdy chce być szczęśliwy, no nie znalazłem człowieka, w życiu nie spotkałem, który nie chciałby być szczęśliwy. A każdy definiuje szczęście oczywiście w swój jakiś tam osobisty sposób. I do tego szczęścia dąży, bo nawet no, święty Tomasz mówi, że przecież nie można, no, diabeł właśnie nas w ten sposób kuści że pokazuje nam cele, które są dobre, pozornie dobre, mm. ponieważ jeżeli by nam powiedział całą prawdę, to byśmy w ten sposób nie działali, bo człowiek nigdy nie, nie chce być nieszczęśliwy, nie wybiera zła w sposób świadomy, w tym sensie, że dąży do zła. Ma pozory tego dobra, to znaczy zysku, który mu ten wybór przynosi, więc tak. Dlatego ja mówię, ta, ta definicja, o którą powiedziałem wcześniej, czym jest wolność, czyli wybór celu i dążenie do tego celu przy pomocy środków dostępnych e, m, osobie która dokonuje takiego wyboru no to jest definicja która pozwala mi właśnie poruszać się w tych różnych przestrzeniach a nie tylko w przestrzeni teologicznej. Właśnie jak myślę o tym wybraniu celu to my jako chrześcijanie wybieramy ten cel, którym jest zbawienie, tak? I Mamy Pismo Święte, gdzie mamy zawarte te zasady, jak to zbawienie właściwie, jak do niego dążyć, prawda? Więc te zasady, to nie jest tak, że one ograniczają naszą wolność, ale pomagają nas w realizacji tego celu. Czy to jest dobre myślenie? Nie, zgadza się. Tak, dokładnie. Biblia jest właśnie księgą, która opisuje nam. Ekonomię zbawienia, jak powiedziałem, ojcowie Kościoła tego terminu używali. My dzisiaj może od tego odchodzimy, co nie uważam za szczęśliwe, ponieważ myślimy bardziej może w kategoriach takich socjologicznych, natomiast nie ale to już jest inna rzecz, natomiast no, Biblia pokazuje nam, w jaki sposób możemy osiągnąć cel, czyli szczęście wieczne, czyli bycie z Bogiem. I, ale tylko, że Biblia od całego początku, Bóg, kiedy mówi do narodu wybranego w Księdze Podróżnego Prawa, mówi, że tutaj daje wam życie i śmierć, czyli Boże przykazania, wybór Bożych przykazań nasze życie, odrzucenie tych Bożych przykazań, czyli drogi, która prowadzi do, do szczęścia wiecznego, do, do Boga, jest, jest śmiercią. No ale mamy, ale mamy wybór, czyli Bóg niczego nie narzuca nam, więc... Więc e, kiedy czy człowiek, e, stworzony obraz i podobieństwo Boga jest, jest wolny i Bóg chce, abyśmy dokonywali tych wyborów, mogli nawet go odrzucić, e, ponieważ w tym czym najbardziej przypominamy Boga, to jest właśnie w to jest, to jest wolności. I, i właśnie i Bóg niczego nam nie narzuca. On chce, żebyśmy Wybrali Boże przykazania i co, co się dzieje w naszym sposobie myślenia, że my te Boże przykazania. Nie przyjmujemy jako coś zewnętrznego, one stają się moją taką mapą drogową, która prowadzi mnie do Boga. I kiedy nawet przestaję już myśleć, że ktoś mi to podpowiedział, czy odczytałem, po prostu staje się to moim takim kodeksem moralnym, etycznym, który staje się moim, moją drogą, która prowadzi do Boga. I to jest, to jest ten idealny stan, kiedy o tym też Jan Paweł II mówi w Etis Plantor, kiedy mówi o tym, kiedy czyn jest moralnie dobry. Wtedy, kiedy nie tylko on jest zgodny z, z Bożym prawem, ale kiedy on staje się tym moim prawem, którym, gdzie ja nie widzę tej różnicy między tym, że ktoś mi coś narzuca, a to staje się moim prawem, moją drogą, która prowadzi moim wybory, moim życiem. Na tym polega właśnie nawrócenie, że ja idę swoją drogą, natomiast tu jest droga, która prowadzi do Boga i ja po prostu schodzę z tej drogi, ale ta droga staje się tym moją drogą, którą po prostu utożsamiam Boże przykazania z tym, co samo odkryłem, co jest prawdą i z tym się absolutnie zgadzam. Jest I, chyba, to jest moje. W Izajasza jest chyba taki fragment, że Bóg przepowiada przez proroka, że nie będą mieli ludzie już serca z kamienia, tylko będą mieli serce, w których będzie wypisane prawo nie, czyli, no tak jakby że to będzie już w nas, tak? Nie będzie jakimś A Znaczy to jest tak, bo na no, bo, bo, bo czyli... na tym właśnie polega, że my odkrywamy prawo, które jest pisane w nasze serca mm. i teraz tak jak powiedziałem, wcześniej nie ma absolutnej wolności, to co no, chrześcijanin, uczeń Chrystusa odkrywa to co jest pisane już w jego genach, w naszej, w naszej naturze. I teraz z wolnością jest tak, że Wolność nie polega tylko na, ten, na wyborze między A i B, bo jeszcze musi być to w kontekście, czyli to wybiera osoba. Mhm. Czyli osoba, ale osoba, jak powiedziałem wcześniej, ma cel. Mhm. I teraz ze względu na cel, bo cel de determinuje mój wybór, mhm. czyli wybieram A czy B, a teraz tak, że możemy się, ja powiedziałem, możemy się pogubić, ponieważ że może być tak, że ten cel może być wykreowanym e, prawdą, którą ja sam sobie stworzyłem. Mhm. Czyli, I teraz. E, e, natomiast, e, żeby ten czyn był dobry i nie osłabiał bym ontologicznie, jak mówi je, 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 Karol Wojtyła w osobie jej, on musi być zgodny z prawdą. Z prawdą tą, tą obiektywną, czyli e, moim celem jest Bóg, i wtedy e, wtedy mam przed sobą. Jest, jest, są, są dwie drogi, które wybieram do wyboru. Jestem ja, który jestem pośrodku między tymi drogami, i przede mną jest prawda, która jest punktem odniesienia. I dopiero wtedy ten czyn jest dobry z moralnego punktu widzenia i jest, jest wolny. Wtedy, kiedy w wolności wybieram, wybieram prawdę. Kiedy w wolności wybieram Boga, bo jeżeli nie wybiorę, to. Oczywiście ktoś, kto nie ma, wiary, jest osobą, jest agnostykiem, jest ateistą, nie wierzy, ale z punktu widzenia naszego chrześcijańskiego taki wybór, który nie jest zgodny z obiektywną prawdą, nas osłabia. To jest grzech. A to nie znaczy teraz, że przecież dokonujemy wyborów każdego dnia. To nie jest tak, że raz że raz wybrałem i następnego dnia już mam spokój i mogę sobie... No są takie wybory, które jak już wybrałeś, to już a nie czy, ma odbrania. To tak, no, ale w małżeństwie i w zakonie <grym> o tym powiedzieliśmy wcześniej. Każdego dnia muszę sobie odpowiadać znowu na to pytanie, kiedy, idę, powiedzmy, mam odkrywam pewien, mam pewien pomysł, który muszę go skonfrontować z przełożonym, który na przykład w, w rozmowie, w dialogu ma trochę inne spojrzenie no ale wtedy przychodzi ta refleksja, że ja właśnie dokonałem tego wyboru, to jest w we wspólnocie, ponieważ uważam, że przełożony ma trochę inne spojrzenie na tą sprawę i przynosi szerszą perspektywę. Choć mogę się nie zgadzać, ale wcześniej sobie założyłem, że to jest jednak dobra rzecz, kiedy konfrontuję te rzeczy z innymi, którzy również wsłuchują się w Boga. Więc. To, no, jest to jest to nieustanny dialog, jest to nieustanne poszukiwanie tej właściwej drogi, i tego wyboru dokonujemy zawsze. W małżeństwie jest to samo ciągle musimy sobie odpowiadać na pytanie, ponieważ czas upływa, nie jesteśmy już młodzi, tacy sami i czy rzeczywiście to jest to, co chcieliśmy. Więc dzieci dorastają, pojawiają się nowe problemy więc oczywiście jest to fundamentalny wybór do końca natomiast należy go ciągle. No, Budować, znaleźć nowe argumenty, które sprawią, że z upływem czasu będę potwierdzał ten mój wybór. Dobrze, a jest takie, są takie zarzuty właściwie, czy, czy może my w kościele dobrze rozumiemy tą wolność i czy my się jej trochę boimy? Yy, czy, bo no, wolność niesie ze sobą dużą odpowiedzialność. I to, czy to jest tak, że my się boimy wolności, czy boimy się odpowiedzialności? Czy ja mam takie doświadczenie, kiedy jeszcze na URZW pisałem pracę e, swoją z Tolgi Moralnej, to gdy chodziłem na seminaria e, kiedy był jakiś temat, który omawialiśmy, i miał być dotyczy wolności, to za nas padało pierwsze pytanie: No dobrze, wolność, ale tu są niebezpieczeństwa. Natomiast e, praktycznie nigdy nie było, i to zauważyłem, e, za każdym razem podkreślałem, że wolność jest darem. To jest, pierwszy jest dar. Później są niebezpieczeństwa, które się mogą pojawić, ale to tylko wtedy, kiedy z tego daru nie korzystam w sposób właściwy, ale nie odwrotnie. Więc to znowu tak podkreślam, że największym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, jest właśnie wolność. I to widzimy w tym niesamowitym dialogu, jakim jest między z twórcą a Marią Dziewicą Nazaretu, kiedy Bóg Wszechmogący przychodzi do Nazaretu, rozmawia z, z dziewczyną, która, z kobietą, która w tym w świecie przecież zdominowanym, w którym było niewolnictwo, w którym dominował patriarchalizm, w którym nie było doskonałej wolności zewnętrznej. Bo też Maryja, jako kobieta, dziewczyna, córka, nie miała wiele do powiedzenia w tym sensie. No, tym była zupełnie inne, in, inne postrzeganie kobiety w tamtych czasach. A tu przychodzi Bóg, i właściwie od jej Fiat uzależnia całą historię zbawienia. To jest niesamowite, więc ten dialog pokazuje nam, jak, jak Bóg szanuje naszą wolność. I teraz jeszcze jest inna sprawa, że co się dzieje, że nie musi być doskonałej zewnętrznej wolności. Co więcej, tej doskonałej wolności zewnętrznej nigdy nie będzie. My żyjemy w świecie, w tym, w który jest niedoskonały. My sami jesteśmy niedoskonali ponieważ jesteśmy grzeszni, więc nie możemy przesuwać i myśleć, że kiedyś, kiedy będzie normalnie, to będziemy mogli podejmować decyzję. Żyjemy tu i teraz, i nie ma innego lepszego czasu dla mojego zbawienia, jak teraz. Czyli nawet w czasie pandemii było takie, takie hmm. mówiliśmy, to znaczy, że już pandemii nie ma. To znaczy, że mówiliśmy, że, będzie, że poczekajmy, jak będzie normalnie. Ja nawet mówiłem gdzieś w homiliach, że nie czekajmy, jak będzie normalnie, hmm. ponieważ ten czas jest dla mnie, jest czasem, w którym spotykam Boga i nie mogę przesuwać tego czasu na później. Ten czas jest dla mnie normalny, jest najlepszy. Inaczej Bóg wie, co robi. Więc, bo ja wiem, że pojawiają się takie rzeczy. Ludzie też definiują wolność, że wolność jest wtedy, kiedy nie ma zewnętrznego przymusu. Mhm. Natomiast ci ludzie najczęściej nie widzą jeszcze innego zagrożenia. jakie zagrożenie wypływa z grzechu, z szatana, który działa. Który, to nie wystarczy nam tylko zewnętrzna wolność. Natomiast człowiek ze, ze, żyjący w świecie, w którym powiedzmy jest szacunek dla własności prywatnej, bo własność prywatna daje nam przestrzeń, w której możemy działać autonomicznie, w której możemy, e, mamy wolność poruszania się, e, dana nam przez Boga, to jeszcze nie wystarczy, bo jeszcze musimy, jak powiedziałem wcześniej, być człowiekiem wewnętrznie wolnym, który odpowiada i, i poszukuje prawdy. Czy to jest to, o czym mówisz, to jest ta wolność od i wolność do? Tak, to jest to tam, powiedzmy, to, my w Kościele o tym też mówimy. Jest taki no, fajny esej Eiselecha Be, Berlina, który opisuje o dwóch wo e, wolnościach, wolność do i wolność od. E, I najczęściej jest tak, że e, co się dzieje w Kościele? Mi się wydaje, że w Kościele nie doceniamy wolności tej negatywnej, bo mówimy, że bardzo często podkreślamy, że wystarczy nam ta wolność wewnętrzna, e, to nasza znaczy wolność do, czyli dążenie do prawdy, natomiast... Ten świat, jakoś bym powiedział, bardzo często pogardzamy nawet tym światem. To świat materialny, ten świat mm -hmm. doczesny. Natomiast no, to jest błąd, ponieważ oczywiście, że możemy sobie poradzić. Uczeń Chrystusa nawet w więzieniu sobie poradzi i będzie wolny. Ponieważ ten system zewnętrzny, który na więzienie, to nie on wymyślił, on został w tą klatkę wrzucony. Ale powinien z tym walczyć, że nie może pozwolić na to, żebyśmy sobie tą we, w, wolność zewnętrzną, ta wolność zewnętrzna była ograniczana, ponieważ no jak Stuart Watykański II fajnie podkreśla w pewnym momencie, mówiąc, że e, własność prywatna jest niejako, niejako przedłużeniem naszej we, wewnętrznej wolności. Jeżeli nie mamy tej wolności zewnętrznej, e, no to wtedy w jakiś sposób będziemy mogli. Mm, bronić naszego systemu wartości, w jaki sposób będziemy mogli wychować dzieci. Tu musi, na przestrzeń musi być bezpieczeństwo. Oczywiście Tomasz ucieka tylko tutaj i posługuje się rozumem, takie nietologiczne argumenty za własnością prywatną, ale Leon XIII już później pokazuje w encyklice Novarum, że jest że wypływa to z natury człowieka. Mm -hmm. Boże przykazania mówią nam o tym, mniej czyli czy w sposób negatywny, czy nie pożądaj rzeczywistniego swego. Natomiast yy, to jest jasny przekaz, że, yy, że ten świat materialny jest, jest istotny do tego. Dla nas jest on dany nam przez Boga jako dar. Co więcej, przecież wierzymy martwych zmartwychwstanie, więc my jesteśmy z tej ziemi, więc zmartwychwstaniemy, więc to są środki, które są dane naszego zbawienia i żebyśmy po prostu no, jest to chyba bardzo, bardzo słabe punkty, również dzisiaj, jeżeli chodzi o tą przestrzeń, właśnie tą świata materialnego, ponieważ to przecież nie świat materialny sprawia, że my tracimy wolność, mhm. to przecież konsumpcjonizm. To nie jest to wina dóbr, które są na półkach w sklepie, a to jest błąd mentalny. To jest, to jest, to jest raczej błąd w moim mm -hmm. sposobie myślenia, że, że ja właśnie pożądam tych rzeczy. Przecież właśnie Cezar polega na tym, że powinienem się ćwiczyć i nabierać dystansu do tych rzeczy, bo rzeczy same w sobie nie mają wartości. My nadajemy im wartość ze względu znowu na cel. Mm -hmm. Czyli jeżeli jest nadmierny konsumpcjonizm. Z czego on wynika? Z tego, hmm. że problem jest nie z towarami na półkach, hmm. ale jest problem z ja celem. Tak, powstrzymać się nie mogę. Powstrzymać, Ta, powstrzymać, powstrzymać, nie 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 mogę. No, a scerza jest niczym innym jak ćwiczeniem się. Hmm. W tym, żeby nabierać do tego świata e, dystansu. Hmm. Do, do świata, do, do ludzi, w tym sensie, że to właśnie wszelkie rzeczy, wszelkie zło bierze się nie z tego, co jest z zewnątrz, ale z serca ludzkiego. Kiedy ja mam tą skalę wartości, mam nieuporządkowaną. Kiedy na pierwszym no, mówimy, że jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim. Ale to, znaczy, to nie oznacza, że to będzie tak zawsze po to, żeby Boga ustawić na pierwszym miejscu swojej skali wartości, to jest walka, która trwa każdego dnia. Właśnie dobrze, że yy, o tym mówisz o tym, że ta przestrzeń prywatna jakby jest szalenie istotna, jeśli chcemy faktycznie doświadczyć wolności, tak? Bo jak się nad tym głębiej zastanowimy, i nawet. Yy, tak odniesiemy do takiego zwyczajnego naszego życia, to to, to, to jest tak szalenie prawdą, tak? że jak mamy własny kąt, nawet te, te własne M4, to zupełnie czy M3, czy M2, to się zupełnie inaczej czujemy, tak? inaczej się zachowujemy, mamy tą wolność do tego, żeby, żeby być sobą. Tak? Tak, bo, bo taki jest, Widziałem takiego mema, że socjalizm to pokój, a kapitalizm dwa pokoje i kuchnię. Więc <grym> my, że bardzo ważną jest, są te dobre materialne i my w, my w Kościele po prostu jakoś do tego nie przywiązujemy wagi. I to jest problem, bo na przykład kiedy czytam um, Karola Wojtyła, jego osobę i mam wrażenie, że opowiada nam, o, oczywiście to jest filozof, teolog, bardziej filozof, opowiada nam o człowieku, który. Jak, jak on działa, ale on to jest człowiek, który nie ma ubrania, nie ma mieszkania, nie ma samochodu, nie ma innych rzeczy, jakiś abstrakcyjny, więc ja czytam tę książkę Osoba i czyn na przykład z inną książką, ludzki Działanie Mizesa, działanie, ponieważ wtedy mam. Tego człowieka, który opisuje mi Wojtyła, mam w konkretnym świecie, który żyje, e, chodzi po tej ziemi. Oczywiście, że ma stąpać twardo po ziemi, wzrok ma być wniesiony do góry, ale nie może się oderwać od tej ziemi, bo nie zaniołem. On musi chodzić po tej ziemi i, musi, i nie mogę teraz e, pogardzać tym światem. Rzeczy, które są w tym świecie, są mi dane dla mojego zbawienia. E, to też e, e, fajnie, e, i też nawet. E, bo dzisiaj powiedzmy, pojęcie własności prywatnej dla nas jest czymś, co w Kościele o czym nie mówimy, nie odkryliśmy jeszcze jego pełnej, pełnego znaczenia, ponieważ to nie jest tylko tyle, że nam daje nam wolność, że daje nam, że jest niejako przedłużeniem ludzkiej wolności, o której mówi słowo watykański drugi, a ma jeszcze bardzo ważny elementem jest, że jest elementem kalkulacji ekonomicznej. Bez tego w ogóle nie potrafilibyśmy myśleć i działać w tym świecie, więc. Jeżeli tego nie odkryjemy, to rzeczywiście to będzie nam się trudno w tym świecie poruszać i będziemy nie odkryjemy pełni tego, czy, tego czym ten świat jest, w jaki sposób Bóg dał nam te narzędzia, żebyśmy mogli z niego korzystać w wolności. Bo jeżeli nie odkrywamy natury tych rzeczy, to znaczy, że nie potrafimy w sposób wolny w tym świecie żyć. To jeszcze wrócę do tego y, wolności, jako tego, że czasami czujemy, że to jest zagrożenie. Y, odwołam się do y, takiego y, rodzic powiedzmy rodzicielstwa, gdzie my, my mamy dzieci i naprawdę czasami boimy się dać im tą wolność, ze względu na to, że po prostu świat jest niebezpieczny i można, może ich spotkać dużo takich niemiłych rzeczy. Y, I chcielibyśmy. Jakoś tak kontrolować to wszystko, tak? Jak najbardziej, żeby te dzieci były bezpieczne, chociaż wiemy tak do końca, że nie możemy ich im zabrać do końca tej wolności. I jest taka cienka linia, po której stąpamy, żeby dać trochę wolności, ale jednocześnie zadbać o, o to bezpieczeństwo naszych dzieci. I Myślę, że czasami przenosimy to też na, na takie życie w kościele i w społeczeństwie, nie. A do... ale no zgadza się, dobrze mówisz o tym w rodzinie, że dziecko nie jest, nie jest własnością rodziców. Dziecko przychodzi jako osoba wolna, jest tylko pewien szansę pod opieką rodziców, ale musimy ją właśnie. I teraz jest taka: do czego przygotowujemy dziecko? Mhm. Czy mamy jakiś swój plan dla niego? Można mieć, bo oczywiście, kiedy rodzi się Jan Chrzciel, to wtedy wszyscy się zastanawiają, co będzie z tym dzieckiem. Oczywiście mamy pewne plany dla swojego dziecka, natomiast musimy pozostawić dziecku wolność. W tym sensie trudne, musimy go wychować do, 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 do wyborów. Tak, to, jest to jest trudne. Dla nas to jest trudne, nie, bo to dziecko może być tak. Nie dziecko tak jak dziecko my. może wybrać zupełnie coś innego, bo to często zdarza się tak, że przecież e, dzieci, rodzice mają swoją jakąś firmę, mają swoją, swój pomysł na, na życie, dzieci przychodzą i mówią nie, idą, idą własną drogą. I musimy, e, to mówi, to musi być, e, to musi być, e, no musimy. Musimy, bo musimy pozwolić dziecku tak działać. Ja pamiętam, że to, no co oceniłem mojej świętej pamięci mamy, że pamiętam, kiedy bo ja poszedłem do seminarium dopiero po dwóch latach, studiowałem w różnych miejscach różne rzeczy, zmieniałem swoje, swoje plany życiowe. Hmm, Czy dzisiaj byłoby łatwiej, wtedy musiałem to manewrować, bo gdyby bo nie było na studiach, poszedłem do wojska. Mhm. Więc studia były tylko po to, żeby nie, żeby nie pójść do wojska, a szukałem czegoś. I w pewnym momencie poszedłem do seminarium, i pamiętam, że po trzech miesiącach przyjeżdżam do domu i z nowicjatu, ale byłem w drodze na pogrzeb jednego z rodziców naszych, mojego współbrata. I wieczorem przyjechałem, włożyłem plecak, leżał w korytarzu i rano wstaję, tylko plecaka nie ma. Wtedy się szukam, gdzie on jest. I mama mi go schowała do szafy i mówiła: A myślałam, że wróciłeś. I się śmiała. W sensie, że zrozumiałem wtedy, że po prostu w tym sensie, że nie ma nacisku, że ja muszę być w seminarium, jest wolność. Wracasz, jest okej, okay. idziesz znowu, szukasz czegoś innego. I to jest rzecz niesamowita, kiedy człowiek wyczuwa, kiedy rodzice e, nie, nie narzucają niczego. W tym sensie, oczywiście chcą, pra, mają pragnienia, wychowują, ale kiedy przychodzi. Ten wybór, kiedy trzeba decydować a zwłaszcza w tym momencie, kiedy wybieramy tą drogę, która życiową, właściwie drogę życiową. No to wtedy zachowują ten dystans. Modlą się, e, próbują doradzić, natomiast szanują te wybory. Nawet do tego stopnia szanują wybory, bo przecież mamy e, wybór i e, opis syna monotrawnego, który odchodzi, który błąka się po tym świecie, e, ale widzimy ojca, który co robi? Stoi na progu domu i czeka. Czyli hmm. cały czas obserwuje go. Co to znaczy, że modli się, chce, żeby wrócił. Natomiast no nie ma wpływu, nie może mu zabronić. Nawet nie może mu zabronić Bóg, nawet nie może nam zabronić, żebyśmy odrzucili samego Boga. Mhm. Więc, ale, ale to, co jest niesamowite, że ta scena, że on stał, to znaczy na progu domu, czyli cały czas wypatrywał, czekał i wierzył w głęboko w to, że wróci. I taka właśnie, no, tak powinni się zachować właśnie rodzice, jeżeli chodzi o małżeństwo i rodzinę. Więc i podobnie, no w zakonie też mamy ten problem, jak powiedziałem, że to dopiero gdzieś niedawno żeśmy odkryli, że posłuszeństwo może być dialogowane, że możemy rozmawiać mhm. ze sobą, że możemy wspólnie odkrywać, że właściwie co więcej, że przełożony nie powinien być człowiekiem, który, który ma własną wizję i przychodzi, ją realizuje. Mhm. A właściwie tego jeszcze tam brakuje, w Kościele, że przełożeni powinni. Zanim zaczną, Powiedzmy, coś robi we wspólnocie, kiedy są wybrani, e, powinni rozmawiać z ludźmi, e, co się w nich dzieje. Zresztą, to powinno być najważniejsze zadanie przełożonego w zakonie, czyli takie rozmowy z, z ludźmi, mm -hmm. i to nie tylko na początku, ale co jakiś czas, ponieważ człowiek nie jest z drewna i rozwija się, ma, ma pewne pomysły. I wtedy właśnie to nie może być realizacja projektu przełożonego, to ma być wspólny projekt, który realizujemy, i w ten sposób, jeżeli przełożony nie rozmawia, no to nie wie, co się dzieje. W, w, członków wspólnoty, co on myśli, co czuje. Te rzeczy są wszystkie ważne, żeby można było odkryć wolę Boga. Ale taką wydaje mi się w Kościele jeszcze brakuje, ponieważ mamy taką, taki pomysł na to, że to wola Boga przechodzi przez przełożonego i on to rozdziela, tak w, w państwie by było, powiedzmy, że mamy rząd, który ma dużo władzy, ma ściąga podatki, później je rozdziela i to mamy sprawiedliwość społeczną, mamy redystrybucję re majątku, No nie na tym to polega. W tym sensie, że wtedy to... mamy po prostu, realizujemy czyjś projekt, który jest niedoskonały, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały. Więc należy, należałoby właśnie no, w ten sposób do tego podchodzić. Ale mi to wydaje się wydaje że jesteśmy na, na dobrej drodze, bo teraz zauważyłem też, ostatnia myśl w tym no, po tej linii, że Nowe Zgromadzenia, które powstają, mają coś takiego, że przy modlitwy wspólnotowej, takiej bejażowej, czy modlitwy, które są czytane, czymś na stałe wchodzi coś takiego, że spotykają się co jakiś czas i w formie modlitwy opowiadają o tym, co robią. I w ten sposób dzielą się. A, to taki networking. Ja to mam w tym sensie, bo jestem też radcą duchowym w ekipie Notre Dame. Mhm. I tam mamy, spotykamy się, tak, małżeństwa się spotykamy, spotykamy się w takim, w, w ekipach. I to, co najbardziej cenię, bo tam jestem już od pięciu lat, dlatego tam jestem, ponieważ tym pierwszym elementem, pierwsza godzina polega nie tylko na tym, że jemy sobie wspólnie kolację, ale, ale też rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w moim życiu z perspektywy wiary. Mhm. 5 minut, 5, 7 minut, każdy ma, powiedzmy, 10 osób, plus ja, 11. Każdy opowiada o tym, co się wydarzyło. I teraz mm, to jest tak, że to jest coś innego niż na przykład e, Bible sharing, kiedy, mamy, mm -hmm. kiedy punktem wyjścia jest słowo Boże. Mm -hmm. to, to jest odwrotnie, to jest moje doświadczenie. Mm -hmm. Moje doświadczenie prowadzi mnie właśnie do Boga i pokazuje, co zrobiłem. Albo moje, powiedzmy, że byłem smutny, że, byłem, że, że coś mi się udało, moja porażka. Nie jest, to, nie jest to ważne, m, mamy 5-7 minut na to, żeby o tym opowiedzieć, ale co jest ważne, że wtedy y, dowiaduje się, y, jak ludzie sobie radzą w życiu, ze swoimi problemami, jak się cieszą. I, tego, i, i to jest coś nowego, co zauważyłem w nowych wspólnotach, które powstają. Mhm. Y, jest to odpowiedź na znaki czasu, ponieważ ludzie y, odkryli coś, że taki networking na przykład w biznesie jest rzeczą bardzo ważną. Mhm. Że ja, Spotykając się na przykład, przychodzę na śniadanie, są takie towarzystwa biznesowe w Polsce, że przedsiębiorcy spotykają się co tydzień, przychodzą na śniadanie i dzielą się nie tylko swoją wiarą, ale też jej swoją, swoim, no, swoimi osiągnięciami w firmie, więc jeżeli na spotkanie przychodzi 25 osób i każda osoba ma powiedzmy 25 kontaktów, a sobie pomnożymy to mamy powiedzmy no te moje kontakty rosną mam więcej informacji może to się mi nie przyda dzisiaj ale za dwa miesiące za rok coś słyszałem i w ten sposób do, do tego wracam a jeżeli chodzi o wiarę jest to niesamowite ponieważ to już święty paweł mówił że wiara rodzi się ze słuchania ze świadectwa więc tego w zakonach dzisiaj chyba brakuje i mm, i jest to coś nowego, co wchodzi, i w te, i ten sposób to też zmieni postrzeganie posłuszeństwa w zakonie, bo będziemy mieć więcej informacji o ludziach, którzy są Wy, i to jest takie we, we wspólnocie jest to ciągłe odkrywanie wspólnej woli Boga, że coś się powiedzmy: ktoś się źle czuje, jest szczęśliwy, to wszystko widać mhm. i też jest to, że pokazują ludzie, w jaki sposób przeżywają to z perspektywy wiary swoje bycie we wspólnocie. Nie tylko, że jesteśmy elementem tej wspólnoty, ponieważ przełożony sobie wymyślił, że zrobi to i to, ale że staramy się robić to wspólnie z poszanowaniem wolności drugiej osoby. No to jest ciekawe co mówisz, bo też w Kościele też tak naprawdę jest dużo wolności tak naprawdę tak? w tym, w jaki sposób przeżywamy naszą wiarę, tak? Niektórym odpowiada taka wspólnota, niektórym taka wspólnota, innym taka. I myślę, że takie dawanie sobie nawzajem wolności, jak przeżywać w której wspólnocie, jak realizować to swoje powołanie, też jest dosyć ważne, żeby dać ludziom tą wolność. Nie? A tak dobrze, że mamy tysiące wspólnot w kościele, tysiące charyzmatów, więc to też pokazuje, jak Kościół jest, jest wolny w tym wszystkim, że pozwala ludziom ciągle zakładać nowe wspólnoty więc tutaj nawet mamy Nowe wydawnictwo. fundację, wydawnictwo. Tych rzeczy jest, jest tysiące naprawdę nawet, więc to są przejawy właśnie ludzkiej wolności. Jeżeli będziemy tego ograniczać, ludzką wolność, to rzeczywiście się nie pojawią, bo będzie to tylko realizacja jakiegoś projektu jednej osoby. Mhm. Natomiast musimy pozwolić, żeby działać. Mhm. Czyli jest, jest, jest wspaniałą sprawą, że Bóg właśnie w ten sposób chce, żebyśmy działali, bo zauważmy, że w ten sposób również działa Bóg. E, pozwala. Mamy pszenicę i mamy konkol, który, ale Bóg mówi, że zostawmy, ponieważ jest, poczekajmy do żniwa mhm. i to żniwo nie jest zadaniem nas, mhm. ale aniołów, czyli to jest dla Boga ponieważ jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, jeżeli będziemy wycinać, ponieważ na samym początku jedna i druga ośla jest dla siebie bardzo podobna. Więc to człowiek jest, 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 jest niedoskonały, ale e, e, ponieważ jest skażony grzechem pierworodnym, e, jest niedoskonały, ale się rozwija. I musimy pozwolić, że każdy ma swoją, wol, swoją drogę dochodzenia do Boga. Mhm. Może to być Mogę, jeden, jeden może pójść bardzo szybko, inny może pójść, może idzie wolno, e, agnostyk, który poszukuje, sobie ciągle odkłada ten wybór, że mówi nie teraz, bo jak wybiorę, to się boję, znaczy, że jeszcze wybrałem już Chrystusa, a przecież mogę znaleźć jeszcze coś innego, coś lepszego od Chrystusa, więc dlatego agnostyk ciągle przykłada ten, ten moment wyboru Boga, ponieważ boi się, że bo jeszcze nie ma tego nie ma tej wiary że wybierając Chrystusa dopiero wtedy zaczynam widzieć głębokość szerokość wszystkie cztery mhm. wymiary które mi pokazują dopiero całą prawdę świat z innej perspektywy ale muszę przekroczyć ten moment ale każdy ma indywidualną drogę do tego dochodzenia więc, więc to powinniśmy szanować więc czasami ja nawet Pamiętam, ja miałem taką rozmowę mówię, na misach, kiedy przyjechał do mnie ośniagnostyk, który, e, znaczy, a właściwie ateista, bo ciągle negował istnienie Boga. E, żartowałem nawet, że po pewnym momencie, po, po, po kilku tygodniach, mówię, że już Boga nie ma, bo już byłem zmęczony tym wszystkim. Ale e, mówię, ale w tym sensie, że cieszyłem się z jednej rzeczy, że on w swoim e, rozumowaniu zrobił ogromny postęp. Mi mhm. się wydaje, że w dochodzeniu, w punkcie wyjścia. Z punktu, w którym się znajdował, zrobił większy postęp w swoim życiu dochodzeniu do Boga niż ja, kiedy zaczynałem, kiedy miałem już tą wiarę, która była mi przekazana przez rodziców i właściwie ten skok, który zrobiłem, w do, porównaniu do, do tego skoku, który on zrobił, a jeszcze, powiedzmy, ciągle jeszcze mówi, że Boga nie ma, jest ogromny. Więc, więc, więc musimy pozwolić ludziom działać. Więc też, misjonarz, mi się wydaje, tak jak ja jestem, muszę pozwolić ludziom. Mm, e, żeby przyciągnąć ich do siebie, e, nie narzucając im żadnego powiedzmy e, rozwiązania. Raczej znaczy, oni wiedzą, kim ja jestem, mm -hmm. bo często mam, mam też kontakty z ludźmi, którzy e, którzy do kościoła nie chodzą, tylko są ochrzczeni, niepratykujący. E, też tak było, kiedyś miałem że projekt w Zambii, e, przyjechało ponad 50 wolontariuszy, a większość z nich do kościoła nie chodziło. No ale to mówię, e, mój sposób zachowania znaczy, co robiłem, więc, taki dam przykład. Już na świętej pamięci Asia, już zmarła wolontariuszka, ale kiedy mówiła, że. Później powiedziała na koniec, że, że w, w jaki sposób przekazywała informacje. Kiedy była na sąsiedniej misji u misjonarza, bo musiałem wyjechać na dwa tygodnie, no to ten misjonarz przypominał jej od czasu do czasu, że należałoby pójść do kościoła. Natomiast ja nigdy ten sposób nie mówiłem. Kiedy była niedziela, e, wpadam tam powiedzmy do domku dla wolontariuszy. I mówię, popatrzcie, się o siódmej mam msze, później mam jeszcze drugą, mam spotkanie. O pierwsze idziemy na, e, na lunch. Czyli była informacja, że co robię. Natomiast e, informacja, z której była również przekazana, e, że, że idę na mszę, ale z drugiej strony, że ja idę, ale ty robisz, co chcesz. Mhm. Ale, ale już jest informacja, więc inny sposób przekazania mhm. tej informacji. Więc, e, więc to, co później ona mówiła, że jej się to właśnie podobało w ten sposób, że mhm. e, przychodzę, mówię co robię, mhm. z mojego punktu widzenia, to jest co ważne robić? dla mnie, natomiast e, ty masz wybór. I mhm. to już jest informacja, że jest msza. Że jest msza, mhm. i że już, ale nie, że musisz pójść, tylko że. Robisz to, co uważasz. Natomiast zresztą też pływałem ludziom, którzy byli na, przyjeżdżali do Afryki, czy wjeżdżają teraz do Afryki. Zawsze im mówię, że nawet no jeżeli do kościoła nie chodzisz, bo mamy jeszcze taki projekt, teraz realizujemy ze znajomymi w Afryce z Fundacją Asbiro, który jest. Pomagamy w szkole prywatnej w Lindzie, w tej, samej, w tej samej parafii w tej samej parafii kiedy mówię że to nawet jeżeli nie chodzisz do kościoła, to pójdź sobie w niedzielę do kościoła, zobacz sobie, ludzie śpiewają, uh -huh. ponieważ jeżeli chcesz coś z nimi robić, to oni później będą patrzeć i nie będą cię ufać, będą że do kościoła nie chodzisz. Więc ktoś, kto nie chodzi do kościoła, jest trudno uwierzyć ludziom w Afryce, że ktoś może Boga nie wierzyć, uh -huh. nie, albo nie chodzi do kościoła. Więc mówię, idziesz tylko dlatego, że to, się, to ci się opłaca. Uh -huh. Więc idziesz zupełnie z innego powodu. Więc. Więc uważam, że też kiedy mam, mam na przykład wykłady w Azbiro, w uczelni azbiro, wykłady i, i, i mam wykłady z etyki, więc to nie zaczynam, oczywiście nie mogę zaczynać, bo to są, jest etyka, nie tylko moralna, więc mhm. punktem wyjścia nie są Boże przykazania, ale punktem wyjścia jest to, co Hazlitt w swojej książce The Foundation of Morality pisze, że dlaczego człowiek działa etycznie, ponieważ to się opłaca. Bo żyję we społeczeństwie mhm. i jeżeli nie będę działał etycznie według tego kodu, no to po prostu płynę stratę. Więc to jest punkt wyjścia. Mhm. Opłaca mi się działać etycznie, ponieważ kiedy nie będę, no mówimy wtedy nawet o tym, że przecież nie mogę oszukiwać, nie mogę kraść, nie mogę i tak dalej, Te wszystkie rzeczy są, są, te, są, są istotne do tego, żeby można było prowadzić firmy. Mhm. Ale punktem wyjścia wtedy nie jest zrozum, a, a nie jest prawo, które jest nam zapisane w naszym sercu przez Boga. I coś ciekawe, że później to nie ja, ale studenci właśnie odnoszą to do Biblii, mówią o Biblii, mówią o, o przekazaniach, Ale to też nie jest mój cel, w tym sensie, żeby nie, 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 nie jest punkt wyjścia, bo można, można na etykę i moralność popatrzeć właśnie z tego punktu widzenia, właśnie tego użyteczności, mhm. że tym się opłaca po prostu być etycznym, być uczciwym i tak dalej, więc wcale to i to jest zupełnie inne podejście, kiedy studenci w inny sposób reagują, kiedy ja niczego nie narzucam, ja tylko pokazuję, że to się po prostu opłaca. I, a później dopiero każdy ma, mówię, każdy sam odkrywa, odkrywa Boga i musi być ten moment, kiedy mamy problem, mi się wydaje, z, z tym reaktywizmem moralnym, mhm. na czym on polega, że bo przecież, jak powiedziałem, że jest coś, co jest subiektywne, najczęściej myślimy, że jest relatywizmem moralnym, że ja coś mhm. tworzę sam. Mhm. No ale muszę dać człowiekowi tą przestrzeń wolności, żeby mógł właśnie wybierać, żeby mógł również wybrać prawdę. Mhm. Jeżeli tego nie wybierze, no to w ten sposób no, nie będzie wolny. Natomiast to wybór, wybór prawdy przecież nie ma nic wspólnego z. z reaktywizmem moralnym, czyli człowiek, który, oczywiście, że jest niebezpieczeństwo, że mogę sobie stworzyć prawdę, a mogę ją wybrać, ale jeżeli nie będę miał możliwości wyboru, to nigdy tego nie wybiorę, bo będzie to narzucone na, na mnie, więc, więc mówię, to jest ten sposób nie tylko na wykładach, ale z etyki, ale również i no, w życiu o naszym staram się ludziom dać przestrzeń wolności, że to, co mówi fajnie Franciszek, że Człowiek, uśmiech Chrystusa, powinien, czy powiedzmy, misjonarz w moim przypadku, towarzyszyć ludziom. Czyli w zależności od tego, kogo spotykam na drodze, to nie przykładam jednej miary. Po prostu trzeba, próbuję się wczuć. Jeżeli jesteś agnostykiem, no to schodzę i razem z Tobą idę tą, tą drogą. Jeżeli jesteś teologiem, no to ja rozmawiam z Tobą jak z teologiem. Czy jesteś w małżeństwie? Rozmawiam jak z człowiekiem, który żyje w małżeństwie. Czyli Postaram się ludziom towarzyszyć i to jeszcze z, odkrywać w tym sensie, wczuwać się w ich, w ich etap, w którym są. Mhm. Żeby teraz nie mówić, że, że mhm. tak powinieneś robić, mhm. bo bardzo często jest tak, że ludzie e, może nawet wiedzą, jak, jak się powinno robić, tylko że do, do, dopiero do, do tego dążą. Mhm. Mhm. Więc to nie jest tak, że też ja mam, powiedzmy, czy jest nie, nie, niedoskonały w życiu, powiedzmy, zakonnym, to nie znaczy, że ja teraz nie wiem, jak powinno być, mhm. ale przecież nie zawsze udaje mi się to zrealizować. E, więc e, jak z tym posłuszeństwem, że posłucham, że lepiej prosić o, o przebaczenie niż o pozwolenie, więc są takie powiedzmy rzeczy, kiedy człowiek właśnie ten sposób postępuje, bo uważa, że w tym momencie no, nie dogadamy się, są rzeczy ważniejsze, które trzeba zrobić i nie udało mi się przekonać przełożonego, później człowiek znowu żałuje, że tak zrobił, ale takie jest życie, że od tego nie, nie uciekniemy, więc nie ma się tutaj, więc ja się bym tego nie, nie obawiał. Wolność nie jest zagrożeniem, Brak wolności, zresztą to, co mówi fajnie Benedykt XVI, i to jest na mojej książce, e, Dwa ludzie z Galicji, jako motto sobie napisałem, to było motto mojej pracy. Benedykt XVI w Encyklice z mówi w ten sposób, że każde pokolenie na nowo musi dokonywać wyborów. Mhm. Jeżeli będziemy pozbawieni z powodu jakichś zewnętrznych czynników tej wolności, to świat nie będzie nigdy lepszy. Czyli bez wolności nie ma możliwości stworzenia lepszego świata. Jest to myśl, która gdybyśmy nie powiedzieli, że jest to 16, to pomyślelibyśmy, że to jest może na jakiejś stronie liberariańskiej napisane. Ale w ten sposób papież mówi o wolności. Czyli również, tak jak powiedziałem, że to nie tylko każde pokolenie, mój Benedykt, wybiera, dokonuje wyborów. Każdy człowiek dokonuje w swoim życiu wyborów, jak powiedziałem, każdego dnia. Więc jest to rzecz. Rzecz, która jest na co dzień wpisana w naszą naturę i bez tej wolności, znaczy to jest, no, jeżeli nie mamy tej przestrzeni wolności, która nie jest nam dana zewnętrznej, to jeszcze nie jest, jeszcze to nie jest porażka w tym sensie, że nie możemy sobie z tym poradzić. Mówię, że uczeń Chrystusa nawet w więzieniu, czyli kiedy nie ma absolutnie w tej no, świata, świata, w którym by nie było. W którym jest przymus ten zewnętrzny i tak sobie z tym poradzi, ponieważ będzie poszukiwał wewnętrznej prawdy, będzie ją odkrywał, będzie do niej dążył. To co, to, co mówisz o tej etyce, o tych zasadach, na przykład, które są tak naprawdę potrzebne do funkcjonowania, to święty Paweł dobrze też o tym mówi, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Tak, no, wzięty Paweł bardzo często, znaczy w ogóle, jest, on jest wspaniałym praksologiem, używa tego języka. Mówi o korzyściach, mówi, że przecież o zysku. Jeżeli, jeżeli śmierć, jeżeli nie umrę, to nie zmartwychwstanę, więc to śmierć dla mnie jest zyskiem I tak dalej. mówi o korzyściach, więc bardzo lubię się tego z tego powodu, ponieważ, ponieważ, jak powiedziałem na początku, dlaczego używam tej definicji, takiej sobie powiedzmy na, na wolność, praksologicznej, ponieważ ona jest wspólna. Ten język jest wspólny dla teologii i w życiu, i w, i, w, i w ekonomii, nie tylko w ekonomii, ale w ogóle w życiu. Czyli mamy środki, mamy, mamy cele, mamy, jest strata i jest zysk. Czyli niebo jest zyskiem, piekło jest stratą. I czy możemy myśleć w inny sposób? No znowu jest ten problem w kościele, że. Zysk to dla nas, się, zysk, zysk nam się kojarzy z czymś, się, powiedzmy, pejoratywnym, w tym sensie, że nie, no, nie mogę robić niczego dla zysku, muszę robić wszystko bezinteresownie. Ale na właśnie to to jest, jest problem tak nie, nie ma, bo tak przecież tak. Jezus nawet mówi, że na czym polega właśnie człowiek, jak się Chrystusa, jak działa, że, wolny, że jest wolny i ta wolność polega na tym, że gratyfikację za swoje czyny jest w stanie odłożyć na życie po śmierci. Czy nie potrzebuje tej gratyfikacji już teraz? A przecież on to robi dlaczego? Dla, dla życia zysku. wiecznego, dla zysku. Tak, tylko że to wszystko jest, jest w stanie zrezygnować z tego, co bym mógł otrzymać tutaj, tylko dlatego, że bardziej ceni życie wieczne niż to, co ma tutaj na Ziemi. I dzisiaj jest znowu niebezpieczeństwo, bo widzę, że nawet katolicy, dziennikarze, e, o, powiedzmy teraz się, taka była wolta z Tomaszem Tolikowskim, ale w wywiadzie z e, Łukaszem Warzechą Telikowski mówi, bo to się zmieniło, teraz znam Tomasz Telikowski, ale mówi, no zmienił się bardzo, ponieważ co mówi w wywiadzie, że życie jest ważniejsze i jest najważniejsze. Zapomniał mhm. i nie mówi o tym, że najważniejsze jest życie wieczne. Mhm. Więc to nie mogę teraz poświęcić życia wiecznego dla życia na ziemi. Ono jest ważne, ale ono jest swoje środkiem. Ono jest to... środkiem. Tak, tak, oczywiście mówię o swoim. O, to nie, to. to Oczywiście, moje, prywatne. Tak, tak, mówię, mówię, że moje życie, nie mówię o poświęceniu życia innych, tylko mówię o, o swoim. Czyli ono jest tylko środkiem do osiągnięcia życia wiecznego. Czyli jest, Jest więc, ale teraz w świecie, w którym na szczycie umieściliśmy nie życie wieczne, tylko życie to doczesne. No i w tej chwili no, zamykamy się, tak jak powiedziałem wcześniej, w takim wewnętrznym, takim horyzontalnym spojrzeniu na życie, kiedy stąpamy po tym, po tym świecie, chodzimy, ale nie podnosimy wzroku do góry. Więc tą perspektywą, punktem odniesienia powinien być, powinien być, powinien być życie wieczne, a jeżeli będziemy patrzeć właśnie w ten sposób horyzontalny, to, to będziemy niewolnikami. Będziemy niewolnikami tego świata, ponieważ nie będziemy mieli siły, żeby podnieść wzrok do góry. To będzie nas coś przyciągało. Człowiek wolny potrafi zachować ten, ten, ten balans, że chodzi po świecie, bo mówię: nic z tym aniołami, czyli nie mogę teraz się oderwać od tego świata. Mam tu chodzić tak długo, jak aż do mojej śmierci naturalnej i patrzeć w górę, bo to jest mój cel. Tu jestem tylko pielgrzymem. Mhm. Więc, więc więc brak, więc człowiek wolny potrafi oderwać, znaczy wznieść swoje, swoje oczy do góry ale nie odrywa stóp od ziemi i chodzi po tej ziemi. Dobrze, to jeszcze dwa słowa o tym relatywizmie moralnym. Dobra, bo mamy taką książkę e, Petra Krefta, Krytyka relatywizmu moralnego. E, I to jest właściwie rozmowa, która, taka książka w formie dialogu. Mm -hmm. Rozmowa wolności z Jezusem, dosłownie. <laughs> e, I Peter Kreft tam uważa, że jednak wolność zakłada istnienie innych wartości, których definicji nie ma. Znaczy nie mamy takiej, nie powinniśmy mieć wolności w redefiniowaniu np. sprawiedliwości czy prawdy. Jak to, jak się do tego odniesiesz? Czy uważasz, że to jest słuszne? Ciszę, razem, że... Znaczy... że... Że wolność zakłada to, że is muszą istnieć inne wartości, takie jak sprawiedliwość. I prawda, bo no nie mamy wolności takiej, która na przykład krzywdzi innych ludzi. Tak? Nie, nie mamy do tego prawa. Czyli bo to jest niesprawiedliwe. Tak? Nie mamy prawa na przykład, odebrać komuś jego własność, przymusem pod przymusem, bo to jest niesprawiedliwe. I wszyscy czujemy, że to jest niesprawiedliwe, nie? i i to zakłada, że... że, że no i przy... wszyscy, no, w tej chwili stworzyliśmy sobie pojęcie sprawiedliwości społecznej. No, no, no. Jak no, no. <grym> działamy? No, właśnie, gdzie, działamy, sobie, że, że, sobie no, że no, tak? no, 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 w ogóle, po co mi jakiś społeczna jest sprawiedliwość, jest tylko tylko no, znaczy, że. Na czym no jeżeli, no, no w ten sposób właśnie widzę, że mhm. sprawiedliwość jest tylko jedna. Nie może być. Tak, nie możemy redefiniować, bo wtedy to no. jest. Czy nie mamy wolności w redefiniowaniu takich podstawowych yy, yy, definicji, bo to nie jest to, to nie w tą stronę powinna iść wolność. Czyli wolność idzie w kierunku, czyli znaczy człowiek wolny odkrywa coś, co jest prawdą. Czyli jedna sprawiedliwość, jedna prawda, ale oczywiście człowiek musi do tego dążyć. A, a człowiek, e, co, co my robimy, próbujemy re, redefiniować, mhm. czyli tworzyć swoje własne e, e, odpowiedzialności. No i właśnie niektórzy uważają, że to jest wolność, że, że ja mam wolność. Że, że ja mam ja wolność ja tego, żeby sobie że... wymyślić swoją definicję sprawiedliwości, takiej, której będzie sprawiedliwa. No ja mówię to ja, to ja powiedziałem, że można, tylko że to jest z punktu widzenia e, no, ucznia Chrystusa, e, chrześcijaństwa, nie jest to prawdziwa wolność. Mhm. Ja powiedziałem, że można sobie stworzyć własną wolność i popaść w pułapkę, kiedy ta wolność jest oparczo oparczona grzechem, w sensie jest niedoskonała, jest powierzchowna i ona mnie osłabia w poszukiwaniu prawdziwej wolności. Mhm. Czyli odchodzę od tego, czym jest prawdziwa wolność, ontologicznie. Jestem osłabiony poprzez grzech. Więc to relatywizm, tylko że nie możemy przy okazji tego relatywizmu moralnego wyrzucić do kosza pojęcia subiektywizmu, w tym sensie, że ja muszę odkrywać tą prawdę jako sam. To jest ten wymiar personalistyczny prawdy, że ona nie może być narzucona, ona musi być odkrywana przeze mnie. Oczywiście, że jest niebezpieczeństwo, że się mogę gdzieś potknąć, że mogę stworzyć własną prawdę, no ale musimy to pozostawić, musimy zrobić to w ten sposób, Zostawić ludziom wolność, ponieważ Bóg sam chce, żebyśmy do tego dochodzili i nam mówi, tu masz życie, tu masz śmiać. Wybieraj. To jest dopiero ryzykant, nie? No to tak, by... no, no. Przecież to, to, to zwiastowanie to dopiero było ogromne ryzyko, nie? W sensie, żeby poczekać aż Maria powie e, tak, ja fiat, więc, e, to jest ja niesamowita widzę, historia. Widzę Jeśli teraz po swoich jest... dzieciach, znaczy jak, jak Pan Bóg, jaką po prostu odwagę ma, dając człowiekowi wolność. Bo ja czasami nie mam takiej odwagi. My znaczy, mamy problem, że my nie odkryliśmy jeszcze tego, czym wolność właściwie jest do końca. Bo jeżeli ograniczamy wolność, to przecież bez tego nie ma kreatywności, nie ma wszelkich innych rzeczy. Człowiek, no właśnie, jest tylko niewolnikiem, bo realizuje czyjeś czy pomysły. Wolność jest darem i kreatywność ludzka jest nieskończona. Jeżeli będziemy ją ograniczać, to będziemy ograniczać kreatywność, czyli to, co jest inny dar, no, który dał nam Bóg. E, no, przykładem tego jest. Ale ta kreatywność no, też jest, można zaprowadzić do właśnie wymyślania swoich, no tak. swoich pomysłów. No tak, ale, ale jeżeli ograniczymy, to... ograniczymy, ograniczymy tą kreatywność, to, to, no właśnie, to ograniczymy pytanie. również drogę do tego, żeby stworzyć rzeczy, które są dobre. No dobrze, a y, to w takim razie, gdzie jest jakby, czy jest jakaś w ogóle taka granica? dla chrześcijan, że przyglądania się temu, jak ludzie traktują wolność, bo mamy teraz takie sytuacje, gdzie ludzie w, w imię wolności popełniają po prostu no, takie rzeczy, w imię wolności mówi się o aborcji, tak? w imię wolności e, o, o, o takim rozpuście seksualnej, tak? w imię wolności ludzie chcą zmieniać sobie płeć, no to czy gdzieś my, mój, my musimy powiedzieć stopnie, koniec. Czy ja powiedziałem wcześniej i wydaje mi się, że to jest słaby punkt kościoła, że mówimy o wolności, ale takiej abstrakcyjnej, w sensie nawet w kościele, nie mówiąc o wolności, która dzieje się w tym świecie. Czyli w świecie materialnym. Czyli mamy problem ze zdefiniowaniem na przykład państwa, dobra wspólnego i tak dalej. Idziemy na pewne kompromisy, mówiąc w ten sposób, że no, dobra wspólne i tym powinien zarządzać się rząd i tak dalej. Więc wtedy idziemy na, 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 na kompromisy. Natomiast powinniśmy pójść w przeciwnym kierunku, znaczy dać ludziom więcej wolności, zaufać w tym, że. Dać no, więcej poszanowania dla własności prywatnej. Mhm. Wtedy by, bylibyśmy mocniejsi jako y, obywatele w państwie, jak również i, i jako uczniowie Chrystusa. Mielibyśmy tą y, no, we, we, wewnątrz tego. Y, no, y, właśnie prywatna stwarza, że mogę sobie stworzyć mur, który mnie chroni, który chroni mój system wartości. Mhm. Natomiast jeżeli ja żyję w państwie, w którym mnie. Pozbawia z roku na rok moich owoców pracy, i teraz wychodzimy i dyskutujemy o tym, jak ma szkoła wyglądać, jak ma wyglądać małżeństwo, i tak dalej. Więc tym państwo się nie powinno zajmować. Nawet małżeństwo no to przecież to są pomysły po to, żeby tylko spisywać i teraz wiedzieć kto z kim i ile, i chodzi o kwestie majątkowe. Można to zupełnie rozwiązać inaczej, w inny sposób. Przecież do XVIII wieku kwestia małżeństwa to była sprawa tylko kontraktów między rodzinami i, i, i świat się rozwijał, bym powiedział, było więcej dzieci niż teraz. Więc to, to jest cały ten problem, w tym, że my po prostu. No, mamy problem z tym, żeby właśnie e, pójść w tym kierunku poszanowania własności prywatnej. Mi że bez tego e, szkoły w Polsce, wydaje mi się, przecież taka moja ocena, e, czy też uniwersytety, ale popatrzmy po, 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 na szkoły, e, co Kościół zrobił przez te 30 lat od upadku muru berlińskiego? E, dał się namówić na wejście do szkół z katechezą. Ponieważ założyliśmy sobie, że szkoła publiczna jest, jest fajna. Natomiast teraz mamy problem, ponieważ okazuje się, że te programy się zmieniają. Mm -hmm. To już nie jest ten sam program, który był akceptowany 30 lat temu w szkole, jest zupełnie inny. Natomiast powinien być wybór. My nie mamy wyboru w tej chwili. No tam powiedzmy, jest trochę jakiś tam poselnik szkół prywatnych, że powinno być w ten sposób być, że mam szkołę A i B i wybieram sobie. To jest system wartości, powiedzmy, LKDb Plus, a tutaj jest wartości chrześcijańskie. Ja sobie to wybieram, Aha. więc nie idę na jakieś kompromisy. Bo w tej chwili nie ma innego wyjścia, ponieważ mamy jeden, jeden budżet i to w zależności od tego, kto tym zarządza, również z uniwersytetami. Więc no, daliśmy się, była ta pokusa, mówię o, o katolickie wydziały teologiczne, zamiast stworzyć dwa, trzy uniwersytety prywatne. Zupełnie prywatne, to stworzyliśmy sobie różne wydziały, które mają teraz problem z finansowaniem i tak dalej, ale to nie tylko to. Teologia stała się teraz o tym, czym jest teologia, decyduje Ministerstwo Edukacji, jest tylko mhm. nauką humanistyczną, więc mhm. zupełnie to nam, to nam burzy pewien, pewien porządek. Powinniśmy więcej, właśnie, własność prywatna daje nam tę przestrzeń wolności, w której możemy decydować, możemy wymyślać, tworzyć pewne rzeczy, I, i, i tutaj widziałbym ten problem, że z wolnością, po, znaczy dla, dlaczego ludzie, i też kwestia no, mówię mówi o, mówi o aborcji, no, że aborcja jest dofinansowana przez, przy, przy, przez państwo. E, U nas też? Znaczy, no, tak, tak. Ogólnie, no, tak, no, tak, w świecie są. Powinno być, no bo przecież e, e, pewne, e, pewne, e, pewne kręgi walczą o to, żeby było. Mhm, Przynajmniej tak. nawet jeżeli, jeżeli nie ma w pewnym momencie, to walczą, żeby było. Dlaczego? Ponieważ uważają, że takie jest prawo. Natomiast powinniśmy w ogóle tę sferę życia sprywatyzować. Wiesz, szkolnictwo, małżeństwo, inne rzeczy. W ten sposób państwo powinno być. Zajmować się, nie zajmować się tymi rzeczami i nie będzie tych sztucznych problemów. Ja uważam, że te problemy są w miarę są sztuczne. Gdyby państwo nie mogło o tym decydować, no to właściwie to byłaby twoja prywatna sprawa. Czy masz taką płeć, czy inną? Tak, ponieważ, jest taki lepszy dialog. Tak? Rozmawiam z drugą osobą i mogę tak. wtedy przekonać do swoich wartości, tak? a nie muszę tego robić gdzieś tam. Zaczęlibyśmy myśleć, czym to się opłaca powiedzmy, czy mi się opłaca na przykład zrobić tatuaż, czy mi się opłaca zmienić płeć i tak dalej, bo dlaczego teraz zmieniałem płeć, ponieważ no, nawet sport, no, sport jest już upaństwowiony, więc ja mówię, nie oglądam w ogóle sportu już teraz w ogóle. W ogóle mnie nie interesuje, ponieważ każdy sport jest taką tubą propagandową każdego rządu, nie? Więc ja sobie wolę pójść na e, Nordic Walking, pójść sobie na jakąś spacer, nie oglądam tych rzeczy, bo widzę, że znowu, e, że... E, no w każdym aspekcie wykorzystuje się, albo wykorzystywało się sport, bo teraz na przykład jakiś sportowiec jest na reklamie szczepionki przeciwko covid jest teraz na przykład z... No w, w przełożony sposób się wykorzystuje sportowców, więc ja mówię, spor, sport tak, ale tylko prywatny. Więc, więc to, są, to są te problemy, które sobie stwarzamy. Mówię to więc na zakończenie. Mówię, święty No, Kisielewski powiedział świetną definicję, właśnie tego, co, z czym się teraz zmagamy, że socjalizm, a żyjemy w socjalizmie, i to trzeba sobie powiedzieć, jest to pokonywanie przeszkód, które nie istnieją w normalnym świecie. Gdybyśmy nie mieli tych właśnie, weźmy więcej wolności, czyli więcej własności prywatnej, nie mielibyśmy tych problemów, o których mówisz. One się pojawiają tylko w to, że my sobie stworzyli. Oczywiście wtedy byłyby może inne problemy, ale na pewno nie takie, bym powiedział, mm, e, no, e, sztuczne, jak one są w tej chwili. One by wynikały z tego, że po prostu jeżeli, no, byłyby by, by bliższe życiu, bym powiedział. Bliższe życiu niż w tej chwili, bo e, dlaczego? Ja podam przykład. Byłem w listopadzie, byłem w, e, w, e, w Zambii Odwiedziłem i w niedzielę poszedłem na dwie parafie u Krzysztofa, Święta Krzysztofa na Pierwsza, która jest w bogatej dzielnicy, mhm. więc tam wszyscy byli w maseczkach. Mhm. Myślałem sobie, no nie, zrobię fajnych zdjęć, bo przecież wszyscy są w maseczkach. Więc poszedłem na drugą mszę do biednej do dzielnicy, do kompoundu. Tam nikt nie był, ponieważ dla nich ważniejsze rzeczy to jest, co położyć na stół, co zjeść na obiad, niż teraz maseczki. Więc to pokazuje, że no mówię, mniej więcej wolności od państwa, więcej, jeszcze mniej uzależnienia od państwa, wtedy będziemy ludźmi bardziej wolnymi, będziemy bliżej Boga i będziemy mogli realizować, jak powiedziałem na początku, cele, które sobie sami zakładamy, przy środków, które są nam są na dostępne, a nie być, powiedzmy, no, przedmiotem. A, czy, a nie realizować jakiś projekt kogoś, kto chce nam ten projekt z narzucić? Dobrze, gdzie y, można poczytać o tym, o czym mówisz, o wolności? Co byś polecił do poczytanie? Oprócz czy, oczywiście. O, tak, oprócz powiedzmy kazań wolnorynkowych, czyli y, Boża Polecam. i y, ekonomia boża i ludzka. Czy to jeszcze y, można kupić? A tak, na Aleklu można kupić. To jest pierwsze wydanie, drugie jest poszerzone. Yy, więc to oczywiście polecam. Yy, dla, yy, yy, tak, ale inną książkę tam polecił. Wydaje mi się, że pytałeś mnie przed, wczoraj, yy, jaką książkę mógłbym polecić, może zaskoczę, w sensie, że ja pomyślałem sobie, yy, że poleciłbym duch pracy Ludzkiej wyszyńskiego. Tak, zaskoczona jestem, tak. się widzę, ponieważ tak, odkryłem ją na nowo w tamtym roku przy okazji beatyfikacji. Byłem poproszony o napisanie artykułu, była taka konferencja nad, poświęcona Wyszyńskiemu w Muzeum Wyszyńskiego i, Wojty, i Jana Pawła II. I odkryłem tę książkę na nowo i zobaczyłem, że rzeczywiście Wyszyński sposób genialny bo to jest właściwie tylko jeden, jedna książka, którą napisał w całości jako pewien pomysł, bo z reguły to są wszystko, to zbiór kazań, które, które głosił. Natomiast to przez, jeszcze zanim rozpoczął z, z, e, swoją pracę e, pastoralną jako biskup, ta książka się ukazuje. Jest to powiedzmy spójna całość, 100 stron około takiego mini traktatu na temat ludzkiej pracy. I e, Opisuje nam, używa, właśnie ja to patrzę na tą książkę z tego mojego, z punktu widzenia języka praksologicznego. Mm -hmm. Używa tego języka, ponieważ jest Tomistą. Mm -hmm. jest, dzisiaj to mamy socjologię, psychologię, <laughs> Tomis, gdzieś tam się nam tutaj, e, od, o, od tego odchodzimy i odchodzimy od języka takiego praksologicznego, że celi i środki. Mm -hmm. A, ale właśnie Wyszyński właśnie w ten sposób o tym mówi. I nie krytykuje, on wie, że przygotowuje nas, mówię, w sensie przeszłym, Polaków, do życia w systemie totalitarnym. W którym że wolność zewnętrzna będzie mhm. ograniczona, bo będzie przymus. Natomiast pozostanie nam zawsze trochę przestrzeni wolności. Ja mówię o ludzkiej pracy, że powinniśmy, e, powinniśmy e, właśnie pracować nad cnotami, e, które pozwalają nam e, godnie pracować i na tę na, 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 na e, uwagę, na wolność do. Mhm. E, to znaczy. Odkrywamy, że odkrywamy, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, trzeba pracować nad na jak on nazywa, nies czyli że mam tą cierpliwość w dochodzeniu do celów, które są odległe, a tym celem jest życie wieczne. Więc świat będzie niedoskonały, bo będzie to system totalitarny, natomiast pracując nad moją duchowością, nad ctotami, które pozwolą mi w tym zawężonym świecie pracować i pracować i odnajdywać sens, boży sens tego wszystkiego. To jest to, do czego nas Wyszyński przygotował, mówię, na początku swojej drogi jako prymas, jako biskup, na początku lubelski, a później prymas polski i wydaje mi się, że teraz również do tej książki warto mhm. sięgnąć, ponieważ ona jest ponadczasowa, ponieważ znowu grozi nam, bym powiedział, po 30 latach, a taką datą, powiedzmy, dla mnie graniczną jest 2019, mhm. że teraz będziemy żyć zupełnie w innym świecie, w którym wolność, własność prywatna zostanie przedefiniowana, będzie jej mniej. Bym powiedział, grozi nam jakiś inny system. Totalitarny, w mniejszym lub większym stopniu może sobie z tego nie zdajemy sprawy, i trzeba będzie przede, przedefiniować sobie pewne pojęcia, ale ta wolność będzie ograniczona, zewnętrzna, a to nie znaczy, że nie mamy realizować swojej misji, odkrywać Boga w tym świecie i pracować nad cnotami, nad swoją duchowością, odnajdować sens ludzkiej pracy, bo teraz nawet są pomysły, że przecież poprzez ten pomysł, jakim jest na przykład dochód gwarantowany, to znaczy, że będziemy uważać część ludzkości za nieproduktywną, czyli niepotrzebną właściwie. Więc w tym wszystkim, w tym samym świecie będziemy musieli odnaleźć sens, nowy sens i, e, i to jest tak też w tym dialogu i, i 2000 lat temu, który miał miejsce, kiedy Bóg Wszechmogący odmawia z Marią, kiedy świat nie jest doskonały, e, Maria realizuje Boży plan. Czyli teraz znowu będziemy żyć w świecie, w którym bym powiedział, może przez te 30 lat, od 89 do 2019, mieliśmy trochę fajnej wolności. Było, ale będzie. Że by... się mylisz, nie. Szczerze mówiąc. nie to ja chciałbym, żebym się mylił, <laughs> tylko że mówię, że chciałbym również, żebyśmy byli na to przygotowani. Tak, żeby, tak. żeby nie uzależniać tak, mojego tak, szczęścia tak. tylko od zewnętrznej wolności, bo teraz będzie ponowny problem, co to znaczy zewnętrzna wolność. Mhm. Ile ma jej być, kiedy, kiedy będę szczęśliwy. Żeby tego punktu, nie odkładać w, na przyszłość, ponieważ moje zbawienie, moje szczęście ma się zrealizować tu i teraz. Dobrze, dzięki Ci wielkie. Ja też jeszcze polecę tą książkę o radykalizmie moralnym, trochę też jest o wolności w niej, Petera Krefta. Dziękuję bardzo za rozmowę, myślę, że dużo jest do przemyślenia. Zapraszamy też na Twojego bloga. Jaki adres? A czy to jest tak? Na to jest moja strona internetowa i zapraszam na, na Facebooka czy na Twittera, również gdzieś tam każdego dnia e, dzielę się moimi przemyśleniami e, w kontekście, mój blog się nazywa e, Misja i Ekonomia, więc e, ekonomia jest dla mnie zawsze takim pretekstem, stała się do pewnej analizy takiej teologicznej, więc działam jako teolog, ale odnoszę się bardzo często do świata ekonomii, ponieważ również jak pokazuje w swojej książce, że Jezus również w swoich parabolach do ekonomii się odnosi. A odnosi się do tej ekonomii zdrowej, takiej wolnorynkowej, która jest tą prawdziwą, wolnorynkową ekonomią, a nie do kinesizmu, który zdominował nasz świat. Więc zapraszam do mojego bloga do komentowania, do, 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 komentowania, do, do śledzenia. E, więc e, to mi sprawia radość, że w ten sposób również mogę, e, mogę e, coś robić i mogę być w kontakcie z ludźmi. Hmm. To, że często, o też na, na codzienna refleksja e, taka twitterowa do e, Ewangelii, które są hmm. e, Ewangelia na dziś. Więc e, to są nowe środki, które sobie korzystam. E, wiem, że pewnego dnia może ktoś to zamknąć na przykład, ale to mówię, Korzystam do momentu, kiedy można, a później zobaczymy, będą inne pomysły. Tak jak powiedziałem, kreatywność ludzka jest nieskończona. Nie ograniczam swojego świata. Nie uważam, że świat istnieje tylko, e, ponieważ jest Facebook. Istnieje również poza Facebookiem i będą jeszcze fajniejsze, ciekawsze rzeczy. Więc jeżeli ktoś mówi, że należy to bronić jako wartości, mówię: Nie, absolutnie. Jeżeli zamkną, ludzie stworzą coś nowego, więc e, taki jest świat. A ja zapraszam jeszcze na nasz portal oczywiście kontragentiles.pl. Tam czytelnia i księgarnia. Na pewno wiele argumentów w obronie chrześcijaństwa, w obronie wartości chrześcijańskiej znajdziecie. Zapraszamy i do usłyszenia.